Czus. O Jezus, nokaut, jeszcze raz. Dzisiaj wideorejestrator R600 od firmy Navitel. Zapraszam. Na początku unboxing. Karton, rejestrator, uchwyt, ładowarka samochodowa, kabel, przylepiec, instrukcja. No i gdzieś jeszcze była ściereczka. Bardzo mocną stroną tego wideorejestratora jest jego waga, wymiary oraz wygląd. Gwarantuję, że nie znajdziecie drugiego takiego na rynku. Jeżeli nie macie samochodu, a zakupiliście sobie taką kamerę, spokojnie, nic straconego, bo w zestawie macie taki oto kabelek, którym możecie podpiąć wasz wideorejestrator pod komputer i tym sposobem go zasilić i wtedy możecie podglądać, nie wiem, koty sąsiadów czy sąsiadów z kotami, cokolwiek chcecie. Możemy skończyć i iść w samochodzie nagrywać? No dobra, to czas zamontować wideorejestrator na szybie. Wszystko wiem, ale jedno co mi się nie podoba, to niestety mocowanie. Do szyby kamerę należy przyczepić na taśmę. Z jednej strony gwarancja, że kamera się utrzyma, z drugiej jednak przy chęci zmiany położenia trzeba odrywać i przyklejać nowy przylepiec. Powiedzmy, że się udało. Teraz wystarczy podłączyć, odpalić i gotowe. No to w drogę. A to kosztot. Kamera zaczyna zapis w momencie, gdy włączymy silnik. Oczywiście, gdy w środku mamy włożoną kartę microSD. W menu z ważniejszych możemy zmienić język, rozdzielczość, czas nagrywania w pętli i kilka innych. Nie ma dotykowego interfejsu, ale przy takim rozmiarze myślę, że jest to po prostu zbędne. Rejestrator nagrywa w jakości 1080p, czyli Full HD. Pliki zapisywane są w formacie MOV. No, to teraz pora na kilka ujęć z kamery. Tak kamera radzi sobie przy większej prędkości. Tak ze stabilizacją. A tak przy słabym oświetleniu. Mamy do dyspozycji również wbudowany mikrofon, z którego właśnie słyszycie dźwięk. Jaka jest jego jakość, to zostawiam do oceny Wam. Wideorejestrator posiada również funkcję robienia zdjęć, które wykonuje w rozdzielczości 12 megapikseli w formacie JPG. A jak z jakością? No i jeszcze jedna kwestia. Wstrząsoodporność. Zastanawialiśmy się, jak stworzyć takie warunki, w których sprawdzilibyśmy, czy kamera dokończy zapis oraz czy nie uszkodzi pliku. No i był jeden taki pomysł. Nie no, co wy, nie zrobiliśmy tego? No co? Żartowałem, pewnie, że zrobiliśmy. No, tam jest but! No
Okej, cudem oderwaliśmy wideorejestrator od szyby i to jest jego największa wada, czyli mocowanie. Jeżeli chodzi o pozytywne aspekty, to na pewno do nich mogę zaliczyć jakość nagrywanych materiałów, radzenie sobie w każdych warunkach oświetleniowych oraz niewielkie rozmiary. Kosztuje około 300 zł, ale jeżeli Wy nie jesteście przekonani do tego modelu, polecam śledzić nasz kanał, bo już niedługo na nim kolejne testy wideorejestratorów. Tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym teście. Nie! Dosyć testów na dzisiaj. Koniec.